Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, jechałem wczoraj do Piotrkowa Trybunalskiego, do mojego ulubionego prawnika, którego serdecznie pozdrawiam. I miałem 2,5 godziny na to, żeby pomyśleć sobie o pewnej rzeczy. O tym, dlaczego polska reprezentacja gra tak słabo, dlaczego jest reprezentacją przypadku i my tak naprawdę od czasu do czasu gramy mecz życia, a generalnie na co dzień po prostu gramy tak zwany, jak wy to nazywacie, młodzi ludzie, piach. I powiem wam, że tak sobie myślałem, jadąc do tego Piotrkowa, czemu się tak może dziać. I ponieważ mam już 40 parę lat, odkryłem pewną rzecz, z której pewnie młodzi ludzie, czytaj 18-20 lat, będą się śmiali, ale ci gdzieś tam bliżej mojego rocznika być może się nad tym zastanowią, co teraz powiem. Ja już, słuchajcie, wiem, dlaczego my tak gramy. Przemyślałem i wydaje mi się, że jestem bardzo bliski rozszyfrowania tego wszystkiego. Zobaczcie, wpisałem sobie tutaj w YouTube'a Polska 1, Mołdawia 1 i zobaczcie, jakie są tytuły. Mołdawia-Polska to jest dramat, jakieś nieporozumienie. Polska-Mołdawia, rozpacz na narodowym, awans się komplikuje. Polska-Mołdawia, kompromitacja reprezentacji, analiza plus konferencja Michała Probierza. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że będziecie się teraz śmiali, ale trudno, mam to gdzieś. Śmiejcie się, śmiech to zdrowie. Ja pamiętam czasy pagerów. Nie wiem, czy wy w ogóle wiecie, co to są pagery. Jak ktoś wie, to niech da w komentarzu znać. Czy są tu jeszcze tacy ludzie, którzy wiedzą, co to był pager? Jak to człowiekowi przy pasku pikało? No to kabaret. Naprawdę, ta technika, to wszystko poszło tak do przodu, że to się po prostu w czymś tam nie mieści, wiecie w czym. I tak sobie pomyślałem, kurczę, przecież oni wszyscy tak naprawdę umieją grać w tą piłkę, no bo nie wierzę w to, żeby wzięli Milika do Juventusu, gdyby ten chłop nie umiał grać w piłkę. Nie ma takiej możliwości. No, ja rozumiem, że w jakimś polskim klubie ci skauci nie są najwyższych lotów, są po prostu słabsi niż ci, załóżmy, z zagranicy, mają mniejsze budżety, mniejsze możliwości i tak dalej, ale niemożliwe jest, żeby Barcelona się pomyliła, Juventus się pomylił, Arsenal i wiele, wiele, wiele innych klubów, żeby się pomyliło. No i tak myślałem, myślałem i wymyśliłem. I powiem wam, że obstawiam, kurs 1,05, bo oczywiście mogę się pomylić. Obstawiam, że temu wszystkiemu, choć was to mocno zdziwi, są winni dziennikarze. Naprawdę. Media plus dziennikarze. Kiedyś nie było czegoś takiego. Kiedyś człowiek przyjeżdżał, przynajmniej ja pamiętam za moich czasów, jak tam miałem te 20 lat, czyli 20 parę lat temu, oni przyjeżdżali na reprezentację i naprawdę grali w miarę fajnie, no w miarę, no jakoś tak, no może nigdy nie graliśmy jak Argentyna, czy Francja, czy nie wiem, czy choćby Anglia, nigdy tak nie graliśmy. Przyjeżdżał Alan Shearer i naslał jak chciał, nieważne. Ale później ten jakby hejt to był sprowadzony tylko do tego, że rano wychodził przegląd sportowy, Super Express i gdzieś tam była jakaś wzmianka, słaba gra naszych Orłów, zremisowaliśmy przegląd i już. Wystarczyło nie brać do ręki gazety i człowiek miał, że tak powiem, czysty umysł. Zobaczcie, w jakich przyszło nam teraz żyć czasach, że tak naprawdę, choć przyznasz albo to wyśmiejesz, internet nami rządzi. Każdy trzyma telefonik w ręku, smartfona, każdy ma gdzieś odpalonego kompa, laptopa. Jesteśmy cały czas bombardowani różnego rodzaju informacjami. No przecież mówię cały czas, że wchodzę na wirtualną Polskę i tam są same kataklizmy. Po co? No robi się to po to, żeby po pierwsze ludźmi, którzy są zastraszeni, łatwiej się steruje, nie wiem jak to powiedzieć. A po drugie to są te kliki, te słynne kliki, o których wiele razy mówię. To jest wszystko kasa. Jak ja teraz w któryś ten film wejdę, kliknę, no może nie film, ale załóżmy artykuł i zacznę go czytać, no to wiadomo, że tam się pojawi milion reklam i wiadomo, że to jest tak skonstruowane, być może wiesz albo nie wiesz, mam nadzieję, że większość wie, że jak taki artykuł się przeczyta dużo razy, ktoś tam kliknie w reklamę, ktoś tam coś kupi, no to o to chodzi. I po to się robi takie jakieś, nie wiem, dla mnie głupawe te jakieś rozpacz na narodowym. Jaka rozpacz, że mecz piłki nożnej i ktoś przegrał, to jest rozpacz? Ja dzisiaj słyszałem, że
kolejne osoby zachorowały na przykład na raka piersi. To jest rozpacz, a nie jakiś meczyk, że mecz przegraliśmy, to jest. Ale właśnie, media po to, żeby robić, żeby nakręcać tą całą taką, te kliki, nie kliki, srajki, lajki i tak dalej, i zakupy w sieci, no robią takie tytuły. Do tego uprawiają niesamowite według mnie świństwo, totalne świństwo, że ciebie jako zawodnika szmacą po prostu od góry do dołu. Jesteś dla nich nikim. Możesz się nazywać Robert Lewandowski. Zobaczcie, co robią ludzie. Ja wczoraj, jak jechałem, rozmawiałem z Robertem. Robertem T. z Akademii. Bo tam ktoś mi zarzucił, że sam ze sobą rozmawiam. Czasami też, ale rzadko. No i fajnie jest, jak się kłócimy. Rozumiecie, sam ze sobą się kłócę. Rewelacja to jest. Jak się obrażamy, nieważne. Zobaczcie, co się dzieje. Pamiętacie gościa Dawid Ozdoba? Chłop nie żyje. Masa ludzi, o których się nie pisze, odbierają sobie życie, bo nie wytrzymują tego hejtu. Hejt to jest takie zjawisko, część to pisze dla beki, część to pisze kompletnie nie mając jakiegoś takiego przemyślenia o tym, co robi, ale gnoi się tego człowieka, gnoi się go na maksa. I zobaczcie, jak ludzie na przykład oceniają Roberta Lewandowskiego, facet, podobno z Warszawy. Nie wiem, aż tak mocno się nie interesuje. Z jakiegoś, załóżmy, malutkiego klubiku doszedł do klubu, o którym marzy każdy piłkarz na świecie. Prawdopodobnie każdy, no może są jakieś wyjątki, że nie, ale większość marzy. Te dzieciaki marzą, żeby grać w Barcelonie, w Realu Madryt, w Juventusie i tak dalej. I chłop przeszedł jakąś tam drogę, a facet siedzący z 40-kilogramową nadwagą, z chipsami albo z jakimś popcornem i browarem w ręku sprzed telewizora, krzyczy: lewy słaby, lewy do wymiany. Jaki do wymiany? Lewy jest milion leveli nad tobą. Ale właśnie ten hejt według mnie zabija tych chłopaków. Ja widziałem, co probierz krzyczał w przerwie. No pewnie też widzieliście. Jak on ich motywował. Ale wiecie, co oni mieli? Oni mieli właśnie tego, jak mówili w kanale sportowym, oni już mieli to grillowanie w głowie. Oni już mieli w głowach ten hejt, tą nienawiść do nich jako do ludzi, wyśmiewanie. Ten jest słaby, ten jest słaby. Wszyscy są słabi, najlepszy jest ten, co siedzi z tym popcornem przed telewizorem i pewnie jakby go wpuścił na boisko, to by prosto piłki nie kopnął. Prawdopodobnie tak by było. Być może ze mną na czele, bo czasami też się na nich wkurzałem i myślałem i mówiłem, krzyczałem, jak można nie trafić w światło bramki. Nie wiem, jak to jest, domyślam się, czasami też, jak wam mówiłem, ludzie pod filmami życzą mi śmierci, życzą mi, żebym był ciężko chory, dostaję takie maile, gdzie ktoś mi pisze, a to ty jeszcze, śmieciu, żyjesz? Naprawdę, tacy są ludzie. Oczywiście należałoby wsiąść w tak zwanego malucha, wszystkich ich po kolei tam gdzieś tam odwiedzać na kawę w Polsce, ale to nie ma sensu. Poniosła mnie teraz fantazja. Za dużo się naoglądałem psów i tych innych, wiecie, te filmy polskie. Nieważne, ale chodzi o to, że większość ludzi bezmyślnie niszczy drugiego człowieka. Nie ma przepisów żadnych u nas, nie ma żadnych regulacji co do internetu. I to jest totalny babol. Totalny babol. Nie powinno być tak, że ktoś kogoś może no tak mocno jechać. I zobaczcie na tych piłkarzy, ja tak patrzyłem po ich oczach, po ich minach, oni są przerażeni, przerażeni są. Jakie będą tytuły po meczu, jak nie daj Boże oni nie wygrają. A wiecie, bo ja wam mówiłem wiele razy, polska reprezentacja, polscy sportowcy z wyjątkami nielicznymi typu Małysz, typu jacyś tam lekkoatleci, typu siatkarze, większość naszych sportowców jest niestety słaba psychicznie, więc jak się na takiego gościa typu, nie wiem, jakiegoś tam z reprezentacji leje hejt taki, że ludzie mu życzą najgorzej, no przecież zobaczcie, co się dzieje. My z tymi trenerami zmieniamy tych trenerów, jakbyśmy byli na igrzyskach za dawnych, dawnych, dawnych lat. No najlepiej, jakby ludzie to by się cieszyli, jakby na przykład takiego Santosza i zaraz się będziecie śmiali, będziecie mówili, Robert, masz rację, jakby nie wiem, odpalali stadion, wrzucali go z jakimś lwem i jakby lew go rozszarpał, nie? To by było dopiero fajne. Nie poradziłeś sobie, wchodzisz do klatki, wchodzisz na stadion z lwami. Ludzie chcą
jakiejś takiej rzeźni. Ja tego nie rozumiem. Może się ludziom, nie wiem, czy się nudzi w życiu, czy po prostu ludzie mają smutne życia, nie mam pojęcia. Ale tak sobie pomyślałem, że to być może, a raczej prawdopodobne, że tak jest, to jest przyczyna tego, że u nas grają fatalnie. No wchodzi młody chłopak, wchodzi ten jakiś peda. Ja, on naprawdę tak słabo grał? Jak przekręcam nazwisko, to przepraszam, bo nawet, ale chyba peda, tak? Wchodzi ten chłopak i co? Już go teraz wieszać, już go... Zobaczcie, co robią dziennikarze. Żeby mieć te kliki, tą oglądalność, żeby sprzedawać jakieś tam produkty, to jadą tego chłopinę na maksa. I myślicie, że on nie ma smartfona, on nie siedzi, nie czyta tego? Czyta. Czyta. I wiem sam po sobie, że jak ci ktoś napisze 5-10 razy, to masz to w przysłowiowych 4 literach. Ale jak ktoś ci będzie pisał tak, wiecie, regularnie, to faktycznie idzie się nad tym podłamać. To dlatego sobie ludzie odbierają niektórzy życie, bo z tym nie wytrzymują. Piłkarze póki co zaciskają zęby i wierzą, że będzie nowe rozdanie, będzie coś, ale widzę, że to się wszystko powtarza. Zobaczcie, i z tymi trenerami, zobaczcie, kompromitacja. Facet jest tydzień czasu z dniem dzisiejszym, a oni już piszą kompromitacja, dramat, już tam widziałem oczywiście wpisy, papszun na selekcjonera, czyli to już go żegnamy po 2 meczach? To jest tragedia, powiem wam naprawdę. Póki nie skończy się ten hejt, a ten hejt, tak sobie głośno myślę, mógłby się skończyć, gdyby już na przykład nie było, ja nie wiem, nie rozumiem do końca, poprawcie mnie, po co robić jakieś konferencje pomeczowe? Ja rozumiem, że wygraliśmy na przykład Mistrzostwo Świata, Europy, zdobyliśmy jakiś medal, no to jesteśmy w euforii, idziemy do dziennikarzy podzielić się tą radością. Ale skoro robimy kiepski wynik, to za chwilę jest konferencja, na której możemy się pastwić nad nimi, tak? A dlaczego ten zagrał na tej pozycji, a dlaczego ten zagrał na tej? A gdyby Grosik wszedł od początku, to by było inaczej. W następnym meczu Grosik wchodzi, okazuje się, że Guzik, wcale by nie było inaczej. Nie jest inaczej. Ci ludzie, ci chłopcy są po prostu przerażeni. I ja tak myślę, że ja przestanę na nich narzekać, bo to jest po prostu, ta cała nagonka powoduje, że oni są wystraszeni, przestraszeni, tak jak w kanale sportowym mówili, i zaczyna się grillowanie. To, co lubimy, no, i zobaczcie, nawet w kanale sportowym, co się dzieje. Jest nas 900 tysięcy na żywo, rewelacja, i co? I lecimy, i w komentarzach wszyscy, ukrzyżować tego zajechać, tego wyrzucić, selekcjoner, masakra. I przy takim obciążeniu psychicznym ci ludzie mają grać w piłkę? No nie, to się już robi chore. My liczymy, że będziemy grali, nie wiem, jak Brazylia i wygrywali mecz za meczem? Nie będziemy. Katastrofa, wam powiem. I zobaczcie, zwróćcie uwagę, że ten schemat powtarza się cały czas. Jak to mówię zawsze, nie daj Boże, żeby ten nowy selekcjoner przegrał kolejne ze 2 mecze. Bo ja wam gwarantuję, jak on teraz przegra, teraz chyba z Czechami gramy, tak? Jak przegramy z Czechami i później tam przegramy z kimś, to już gościu będzie do odstrzału. I będziemy mieli papszuna. I wiecie, co zrobi papszun? Nic. Nie zrobi nic. Zobaczycie jakieś stawki, jak bluzga, jak ich tam jedzie i tak dalej. I za chwilę się wyleje znowu to szambo, ten polski hejcik, to takie nastawienie Polaka do Polaka, żeby go zniszczyć, upokorzyć, wyśmiać. W Barcelonie grasz? To jesteś nikim. W Juventusie grasz? To też jesteś nikim. I to mówią ludzie, którzy, teraz też sam siebie pojadę, żeby nie było, którzy prawdopodobnie by się nawet do 5. ligi naszej polskiej kopalnej nie dostali. Do 5. ligi. A oni mówią, Juve słabe, Arsenal słaby, Fenerbahce słabe, wszystko jest słabe. I Lewandowski na czele w Barcelonie też jest słaby. Wszyscy są słabi. I zobaczcie też, jak reagują na ten hejt zagraniczni trenerzy. Wy się dziwicie, że się Portugalczyk zwinął? Jak zobaczył, jakie tu jest piekło, jak porozmawiał być może z Leo, to szybciutko się zwinął. I myślicie, że on ma jakiekolwiek wyrzuty sumienia? Nie, żadnych. To tylko nasi dziennikarze dalej to podkręcają. O, jaki on był niedobry, jaki zły. I cały czas, żeby te kliki, żeby te lajki, żeby to wszystko.
Masakra to jest, masakra. Co ja bym zrobił na miejscu takich piłkarzy? Zakończył wszelkie komentarze z dziennikarzami, wszelkie wywiady. Pogadamy o wywiadach za 10 spotkań, jak się podniesie jakość naszej gry, jak będziemy mieli czyste głowy, jak nie będziecie pisali bzdetów, rozpacz na narodowym, to jest dramat, to jest w ogóle katastrofa, kompromitacja. Jaka kompromitacja, że jeden przeciętna drużyna robi z przeciętną drużyną? No sami dziennikarze doprowadziliście do tego, że ci panowie boją się po prostu cokolwiek, i to mówił chyba nawet Kowalczyk w kanale sportowym. Oni się boją grać, bo oni mają w głowie grillowanie po meczu, tak to nazwali, grillowanie, że ich biorą po prostu na gorący ogień i ich podsmażają. I ja, haha, ten zagrał źle, ten w 16 minucie powinien zagrać tu, a nie tu. Przecież tak się nie da grać w piłkę. No pomyślcie sobie, niech każdy z was teraz pomyśli, gracie w piłkę, jesteście w reprezentacji, dostajecie powołanie, dla was jest to gigantycznie fajna przygoda, wyróżnienie, gracie z tym orzełkiem na piersi, rodzina ogląda, znajomi, wszyscy, robicie wszystko, co chcecie najlepiej, żeby wyszło. Załóżmy, robicie super mecz, ale za chwilę jakiś dziennikarz, co to w piłkę nie umie kopnąć, pisze o was artykuł. Nie, bo wy zagraliście źle, bo on to w 17 minucie by zagrał inaczej, bo on to by zamiast was wstawił kogoś innego. Dramat, to jest właśnie dramat. Polscy dziennikarze i te wszystkie takie, ja nawet nie umiem tego, no wiem, takie są czasy, ale to jest po prostu przykre. I tak mi to wyszło, że dopóki będzie takie polskie piekiełko, dopóty Polak Polakowi będzie wilkiem, to tak będzie. Bo zamiast napisać, słuchajcie, dobra, nie wyszło, ale wszyscy się zbieramy, ciśniemy dalej, żeby ci faceci czuli takie wsparcie. Nie, na maksa, zeszmacić ich, zniszczyć, zgnoić. Pamiętam, jak o Borucu mówili. Facet w takich klubach grał, że większość ludzi to by w ogóle marzyła. A oni po jakiejś jednej czy dwóch nieudanych interwencjach. A kim jest Boruc? A Boruc jest w ogóle słaby. Wszyscy są słabi, dziennikarze są najlepsi. Dobra. Koniec opowieści. Tak uważam, że póki się naprawdę nie zmieni ta narracja tych dziennikarzy i tych mediów, póki będą pisali o meczu z każdym, zobaczcie, każdy mecz, to my jakbyśmy przegrali Mistrzostwo Świata. A to był zwykły mecz, jakieś eliminacje, dramat, kompromitacja, rozpacz, ludzie się tną, biczują się, koniec świata, my zremisowaliśmy z Mołdawią. Kabaret, powiem wam, po prostu kabaret. Trzymajcie się, zdrówka, cześć.